tylu zacnym gościom, którzy zechcieli przyjąć moje zaproszenie na to wielkie święto samorządu terytorialnego. Uświetniacie je Państwo swoimi osobami, każdy z Was ze względu na istotne pełnione przez siebie role, niech czuje się, proszę, współgospodarzem dzisiejszego spotkania. Przypomnijmy, że ustawa o samorządzie gminnym z 90 roku, tak jak w 2500 prawie gminach w całej Polsce, w Białej Podlaski również powołała do życia nasz miejski samorząd. To 5 czerwca 1990 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta, mająca uroczysty charakter, wyrażający radość z odrodzenia samorządności. Doceńmy, że jedną z najważniejszych zdobyczy demokracji jest to, że władza centralna potrafi i chce podzielić się swoimi prerogatywami z lokalnymi społecznościami, doceniając w ten sposób ich prawo do autonomicznego samorządzenia się, do bezpośredniego wyboru spośród siebie samych, radnych, wójtów, burmistrzów czy prezydentów, byśmy we wspólnym imieniu, znając oddolne problemy, będąc ich aktywnymi, doświadczającymi na co dzień uczestnikami, wspólnie rozwiązywali stawiane nam przez rzeczywistość wyzwania. Dzięki instytucji samorządu lokalnego ten proces znakomicie udaje nam się już od 30 lat. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że obchodzimy 30 lat odrodzenia samorządu w Polsce. Widzimy, jak Polska samorządna się rozwija. Widzimy pięknieniące miasta, pięknieniące wsie, miejscowości. Wszystko to jest wymiar materialny. Niezwykle istotny i niezwykle ważny, szczególnie tutaj na wschodzie, gdzie zapóźnienia cywilizacyjne były niezwykle duże, są nadal, jest dużo do zrobienia. Myślę, że 30 lat to jest taki wiek samorządu, gdzie można się pokusić o pewne podsumowania i o pewne uwagi co do tego, co się nam udało, czego się nam nie udało zrobić. Tak jak powiedziałem, w wymiarze materialnym wszyscy samorządowcy tutaj obecni zrobiliśmy, bo tak mogę powiedzieć, bo do tego grona też należy, zrobiliśmy bardzo wiele. Ale samorząd to nie tylko ulice. Pan prezydent Litwinik przed chwilą wspomniał, że samorząd to my, mieszkańcy. I zadajmy sobie pytanie, czy my, pełniący funkcje zaszczytne, dostojne, wypełniliśmy to drugie zadanie. Zaszczepiliśmy wśród mieszkańców naszych miast, miejscowości wspólnotowość. Czy zmniejszająca się liczba chętnych do tego, aby zostać radnym, do tego, żeby działać w sferze publicznej, to jest znak tego, że nam się to udało wszystkim, czy raczej nie? Czy czegoś nie zaniedbaliśmy? W moim przekonaniu przed nami właśnie w tej chwili, przez następne kilkanaście lat, ciężka praca, aby przekonać mieszkańców do tego, że my jesteśmy wspólnotą. Bo dzisiaj funkcjonuje podział. To oni urząd, to oni radni i my społeczeństwo. Ja naprawdę z pozycji radnego nie chciałbym takiego podziału. Chciałbym być, bo wywodzę się z tego społeczeństwa, tak jak każdy z Państwa. Chciałbym, żebyśmy mówili my. My społeczeństwo lokalne, my wspólnota, która ma swoich przedstawicieli wybranych w demokratycznych wyborach po to, aby służyć wszystkim obywatelom, bez względu na to, z jakiej opcji politycznej pochodzą. Dzisiaj, obchodząc jubileusz 30-lecia i mając świadomość bycia już prezydentem, byłym prezydentem, można trochę spojrzeć z boku i można mieć trochę własnej refleksji. Ja przede wszystkim, Szanowni Państwo, chciałem podziękować moim poprzednikom, bo gdy jest się w tej polityce samorządowej i bierze się udział w kampanii samorządowej, a później jest się u władzy, bardzo często zapominamy o tym, że to nie jest tak, że nagle ta biała tak urosła, tak ją sobie wzięliśmy i ona tak tutaj jest. Ktoś dużo
pracował, ktoś dużo zabiegów robił po to, żeby to miasto funkcjonowało. I głównie taką rolą jest funkcja prezydenta, jeżeli chodzi o miasto, ale bez rady miasta, bez radnych prezydent, nawet gdyby był najlepszy, nic sobie nie poradzi. I szanowni państwo, bardzo dziękuję moim koleżankom, kolegom radnym, bo przez kilka lat w tym samorządzie byłem radnym, byłem wiceprzewodniczącym Rady Miasta, za to, że będąc z wami, z obecnym tutaj ministrem Abramowiczem, uczyłem się tego samorządu i mogę powiedzieć, że uczyłem się tego samorządu z różnych stron. Patrząc na różnego rodzaju osoby, które w tym samorządzie funkcjonują i tak jak powinniśmy patrzeć na ten samorząd. Oczywiście już będąc prezydentem na pewno popełniłem masę różnych błędów, za które dzisiaj mogę wszystkich przeprosić, ale też pogratulować wszystkim moim współpracownikom tego, że wiele rzeczy udało nam się zrobić i wiele rzeczy pokazaliśmy, że możemy zrobić i Biała Podlaska będzie widoczna i w Polsce, i w mediach, i będzie dostrzegana przez instytucje centralne. Ja dzisiaj tutaj stoję przed wami jako ktoś, kto z wami był przez te 30 lat. I stoję jako ktoś, kto został ukształtowany przez to, że mogłem z wami być. Że mogłem z wami rozmawiać, że mogłem z wami się spierać, że mogłem z wami się kłócić, tak jak z panem Andrzejem Czapskim, gdzie nasze te słynne już zwarcia, myślę, że też służyły na dobru miasta, ale też i mnie uczyły dużo, dużo rzeczy. Ja w 1990 roku, proszę państwa, założyłem w Białej Podlaskiej firmę. Pracowałem w PRL-u do 1989 roku w Wielkich Wodociągach, czyli no też w instytucji, która z miastem miała wiele wspólnego. Byłem kierownikiem oczyszczalni ścieków, ale później, jak prezydent Wałęsa powiedział, że mamy brać sprawy w swoje ręce, no to je wziąłem i założyłem firmę w Białej. I pamiętam, wtedy prezydentem został pan Mirosław Radecki. I pamiętam, jak żeśmy rozmawiali, jako my przedsiębiorcy z prezydentem wybranym demokratycznie w wolnej Polsce. I pamiętam tą życzliwość, którą rzeczywiście wtedy pan prezydent okazywał nam. Ale pan też się wtedy uczył, bo ja pamiętam, ile mieliśmy różnych wpadek. Jak pan chciał dobrze, to się okazywało, że nie można, bo to na skróty, prawda? Potem to co tu zrobić, bo już decyzja wydana, ojej, nie? Tak, pamiętam, później firmę Maciej Kosik kontynuował tutaj zarządzanie naszym pięknym miastem. No a na końcu już, znaczy na końcu, to jeszcze nie był koniec, może to był początek dopiero, mojej drogi samorządowo-politycznej. W 2008 roku zostałem wybrany radnym i właśnie z panem Andrzejem Czapskim żeśmy zostali wybrani. I pamiętam te wybory na prezydenta miasta. Pierwsza tura, bo wtedy nie było wyborów bezpośrednich. Wtedy były wybory, wybierała rada. Tu widzę też kolegów radnych, z którymi żeśmy wtedy właśnie też byli w Radzie i wybieraliśmy. Pierwsza tura nierozstrzygnięta, druga tura nierozstrzygnięta, trzecia tura nierozstrzygnięta, no i w końcu po różnych rozmowach jest wybrany pan Andrzej Czapski jednym głosem i muszę państwu zdradzić, że głosowałem na pana Andrzeja Czapskiego. 30 lat, szmat czasu, ale proszę państwa, zastanówmy się, czy to był dobry kierunek, który został wybrany przez ludzi, którzy zdecydowali o zmianach po 1989 roku. Kiedy jedziemy teraz po gminach, w naszych miastach, widzimy nowoczesne szkoły, widzimy coraz odbudowujące się, remontujące czy modernizowane drogi, kiedy widzimy, że mijamy kolorowe budynki użyteczności publicznej, również te prywatne, to naprawdę możemy powiedzieć, że ten pomysł, ta reforma, to powrócenie do samorządności, to był strzał w dziesiątkę.
Oczywiście po drodze było wiele przeszkód, ale po drodze były też znaczące takie słupy milowe, do których możemy się odwoływać. To była reforma w dobrym dniu, 8 marca 90 roku. Dzień Kobiet zawsze łagodzi obyczaje. Wybory, koniec maja 90 roku. No i ta pierwsza sesja. Jakie wielkie były nadzieje. I powiedzmy sobie szczerze, w dużej mierze zostały one zrealizowane. Powiem, że ten samorząd tak naprawdę to ma 40 lat. Dokładnie 31 sierpnia, kiedy podpisane zostały porozumienia gdańskie, kiedy świętujemy tak formalnie powstanie Solidarności, to już wtedy idea niezależnych samorządów kiełkowała i rozwijała się. No, znalazła swoje rozwinięcie w dialogu przy okrągłym stole, gdzie bardzo istotny był podstolik samorządowy i gdzie ludzie, którzy mieli świadomość, czym jest samorząd, bo przecież ten samorząd przed wojną był także, co prawda krótko, bo tyle dało nam opatrzność wolności w międzywojniu, ale on był niezależny, a przecież po wojnie były tylko tak zwane terenowe organy administracji państwowej. Terenowe organy administracji państwowej. Radni to była trapa, to była dekoracja dla jednej partii, która rządziła, przez terenowe organy były emanacją partii i samorząd w zasadzie nie istniał. Napracowaliście się już dużo, bo w ciągu 30 lat można dużo. Ale też słyszą dzisiaj, gdy tak jest mówione i o tych partiach różnych, i o tych samorządach, i o tej działalności publicznej, przedstawicieli władz centralnych. Mój drodzy, Pan Jezus powiedział takie jedno najważniejsze przykazanie, które jestem przekonany, że ono wszystkich nas powinno dotyczyć. Bo powiedział, najważniejsze przykazanie to jest przykazanie miłości. I jak my będziemy wszyscy z miłością patrzyli na siebie, będziemy chcieli z miłością sobie służyć, to żadne podziały, one będą, wiadomo, że tutaj się nie liczy, ale one nie będą nam przeszkadzały w tym, żebyśmy rzeczywiście poświęcali się i dla białej, i tam, gdzie będziemy postawieni i wypełniali te zadania, to żebyśmy to robili jak najlepiej. No ale to było na pewno bardzo dobre 30 lat dla samorządu, a samorząd to rzeczywiście my, bo to nie jest tylko nie tylko wspólnota z mocy prawa w określonym terytorium, ale to autentycznie nasze zaangażowanie, nasza współpraca z mieszkańcami dała zupełnie coś innego. No i punkt wyjścia. W mojej gminie była jedna droga utwardzona w jednej miejscowości na 25. Nie mówiąc, że nie było infrastruktury podziemnej. I zgadzam się w pełni. Rura kanalizacyjna ani droga nie ma wymiaru politycznego, ma długość, szerokość i tak dalej. I my jesteśmy bardziej gospodarzami w swoich miejscowościach i służymy swoim mieszkańcom. Ta duża polityka dobrze jakby nam pomagała. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu. Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy dokona wicewojewoda lubelski pan Robert Gmitruczuk, pani Małgorzata Bogusz, dyrektor delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej oraz zastępca prezydenta miasta Biała Podlaska, pan Maciej Buczyński. Lat samorządów, niezależnych samorządów. Obchodzimy tak okrągłą rocznicę, dlatego też staramy się, żeby samorządy były zauważalne w Polsce. To samorządy są najbliżej spraw obywatela, miasta, gminy, samorząd szczebla powiatowego i samorząd wojewódzki. To są trzy szczeble. Cieszymy się, że 30 lat gminy funkcjonują i to jest największy atut.
bo sprawy są załatwiane w miarę możliwości kompetencji najbliżej obywatela i nikt tak dobrze nie wie jak lokalni włodarze i lokalni radni, co jest najbardziej potrzebne danym społecznościom tutaj na miejscu oddolnie. Także po prostu chciałem podziękować wszystkim byłym prezydentom, wszystkim radnym, którzy do tej pory pełnili swoje funkcje i cieszę się, że to w tym roku jesteśmy w stanie w takich może skromnych okolicznościach, ale zaznaczyć tę obecność i ten okrągły jubileusz. Trudne pytanie. W ostatnich miesiącach, w ostatnich latach dla samorządów jest trudniej? Więcej zadań z góry, mniej finansowania? Zgadza się. Konsekwentnie odczuwamy to, że coraz więcej zadań jest na barkach samorządów. To jest domena kilku lat. To nie jest tak, że to jest ostatnie kilka miesięcy. Natomiast widzimy, że mamy coraz więcej zadań i nie zawsze odczuwamy, że te środki idą w ślad za tym. Czyli czasami po prostu musimy dokładać do pewnych zadań z własnej puli. Z własnych budżetów, które kroimy na miarę naszych możliwości, tak żeby wygospodarować niezbędne środki na inwestycje, które są mieszkańcom najbardziej potrzebne. Czy wasz głos jest słyszalny tam na górze w Warszawie? Czy jest słyszalny? To myślę, że jest słyszalny. Pytanie, czy jest brany pod uwagę, a to są dwie różne kwestie. Moim zdaniem samorządy, niezależne samorządy są fundamentem demokratycznego ustroju. Jeżeli mówimy o przebudowie ustrojowej Polski po 1989 roku, to największe wydarzenie to jest właśnie powstanie niezależnych samorządów. To jest upodmiotowienie ludzi, upodmiotowienie mieszkańców Rzeczpospolitej i stworzenie małych ojczyzn. To jest wydobycie ich pomysłowości, ich fantazji, ich pomysłowości. To jest danie szansy na samodzielny rozwój, na suwerenny rozwój. To jest zupełnie co innego niż było w poprzednim ustroju, gdzie były tak zwane terenowe organy administracji państwowej, które za mieszkańców wiedziały, co im jest lepiej. I trzeba o tym mówić, trzeba to przypominać, tym bardziej, że ciągle widać zamachy na suwerenność samorządu. Samorząd, czyli to, co dzieje się najbliżej nas, to, co możemy wykonywać bez jakby przełożenia z wyższego szczebla, tak naprawdę. 8 marca 1990 roku, można powiedzieć, urodziny samorządu. Ustawa, w wyniku której odbyły się w maju, pod koniec maja 90 roku pierwsze wybory. W dniu dzisiejszym obchodzimy 30. rocznicę. Co prawda ze względu na koronawirus jest to troszeczkę przesunięte, ale 30 lat
to możemy powiedzieć szmat czasu, a jednocześnie widzimy efekty tego działania, a są to bardzo dobre efekty, bo nie zawsze można powiedzieć, centrala winna decydować, która droga, czy który most, czy która ścieżka, czy który chodnik powinien być realizowany. To należy do tych, którzy są tutaj najlepiej zorientowani, do mieszkańców, którzy wybierają swoich przedstawicieli, do władz samorządowych, wójtów, burmistrzów, prezydentów. To oni decydują, jakie są priorytety, jaki jest kierunek rozwoju danej małej ojczyzny. Tak jest, małej ojczyzny, to znaczy takiego terenu, za który sami odpowiadamy i ponosimy również konsekwencje swoich decyzji. Bardzo się cieszę, że tutaj w Białej Podlaskiej obchodzone jest 30-lecie samorządu. Można powiedzieć, kolejne lata wskazują, że ukierunkowanie rozwoju państwa na samorząd to była bardzo dobra decyzja. Powstał w lutym 1974 roku przy zakładach przemysłu wełnianego Biawena w Białej Podlaskiej z inicjatywy Marii i Janusza Izbickich. Od początku swej działalności był nierozłącznie związany z miastem i rozsławiał je oraz kulturę regionu i kraju na całym świecie. Podczas 49 wojaży zagranicznych odwiedził 24 kraje na 4 kontynentach. Dał prawie 1000 koncertów w kraju i za granicą, uczestnicząc w dziesiątkach festiwali, przeglądów i spotkań folklorystycznych. Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień, w tym przyznano w 2008 roku Bielską Nagrodę Kultury. W ciągu 45 lat istnienia w zespole śpiewało i tańczyło około 900 osób, które przesiąkły miłością do ludowości i kultury i niosły tę miłość dalej. Przy współpracy zespołu w Białej Podlaskiej przez wiele lat odbywał się Międzynarodowy Podlaski Jarmark Folkloru, w którym brały udział zespoły z całego świata. Od roku 1999 zespół działa przy Miejskim Ośrodku Kultury, obecnie Bialskim Centrum Kultury Białej Podlaskiej. Stowarzyszenie Zespołu Tańca Ludowego Biawena zostało powołane w 2014 roku, zrzeszając 60 członków i posiadając w swoich zasobach 10 kompletów strojów do tańców narodowych i regionalnych. W ubiegłym roku zespół uczestniczył w 25. festiwalu Balkan Folk Fest 2019 w Bułgarii, a w bieżącym roku planowany jest wyjazd na festiwal do Czarnogóry. Rok 2020 jest wyjątkowy. W tym roku zespół obchodzi 45-lecie swojego istnienia i właśnie z tej okazji pięknego jubileuszu 45-lecia pan prezydent Maciej Buczyński w imieniu prezydenta Michała Litwiniuka wręczy zespołowi specjalną nagrodę jubileuszową. Doceniamy waszą twórczość i to, że jesteście ambasadorem Białej Podlaskiej. Sławicie jej dobre imię i stanowicie przejaw tej oddolnej aktywności mieszkańców jako stowarzyszenie, jako zespół tańca ludowego. I za to wam serdecznie dziękujemy w imieniu prezydenta Michała Litwiniuka oraz swoim i całej naszej lokalnej bialskiej społeczności. Dziękuję serdecznie. Panie prezydencie, szanowny kapitułu, bardzo dziękujemy za to wyróżnienie i nagrodę. Ale ja z tego miejsca chciałbym przywołać w pamięć osoby, której z nami nie ma, a bez której myślę, że zespół pewnie by nie istniał. Osoby, która pałała miłością do folkloru,
która była propagatorem kultury szeroko pojętej, osoby, która tak naprawdę zespół założyła, była choreografem, instruktorem w jednej osobie, mojego ojca, pana Janusza Izbickiego. Ale drodzy Państwo, zespół to nie jest jedna osoba, to jest grono osób, które pracuje, pokazuje się, przekazuje następnemu pokoleniu swoją wiedzę, dopieszcza i pieści tą kulturę i pokazuje ją na scenie. Przede wszystkim ta nagroda jest dla obecnych, byłych członków zespołu, tancerzy, muzyków. Ta nagroda jest przede wszystkim dla nich. Ja z tego miejsca chcę im bardzo podziękować za to, że są, będą i byli. Serdecznie jeszcze raz Państwu dziękuję zespołowi i wszystkiego najlepszego życzę.